Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest obiecany film o Imusama, którego część fandomu nawet nie zna. Sam otrzymywałem takie pytania, kim on jest, co mnie dziwi, ale dobra, bez patrzenia w przyczyny, dlaczego tak jest. Rozpoczniemy materiał od tego, no, skąd pochodzi, kiedy zadebiutował i tak dalej. Więc Imusama to postać stojąca ponad Gorosei w strukturach światowego rządu i rządzi nimi z cienia, gdzie zdaje się tylko oni wiedzą o jego obecności czy istnieniu. Ewentualnie jeszcze parę osób, tego niestety nie wiemy. Wiemy tylko, że na pewno jakiś jeden posłaniec też wie o nim samym. Niestety nie wiemy, jakiej jest płci Imu i zadebiutował on podczas Arku Reverie, jakby ktoś nie pamiętał. Nie wiemy natomiast, jakie są jego cele oraz ambicje, a także jakim cudem najprawdopodobniej rządzi światowym rządem od czasów pustego wieku. Przynajmniej idzie wywnioskować, że jego istnienie jest największym tabu światowego rządu i każdy, kto go odkryje, no cóż, najpewniej umiera. A skoro już sobie wyjaśniliśmy, kim jest pan Imu, to przejdźmy do teoretyzowania i symboliki. I tutaj pojawia się zagadnienie, czemu ten film pojawia się tak późno. Ponieważ chciałem skończyć książkę o Neronie, by porównać na łamach tego filmu jego postać do Ima. No bo pełne imię Imu to Święty Imu Neron, albo Święty Imu z domu Nerona. No i od tego też sobie zaczniemy, tylko miejcie na względzie to, że wszystko, co będzie miało tutaj miejsce, to moje własne teoretyzowanie. Zatem pierwszym wspólnym aspektem dla Nerona i Ima może być to, że Neron, pozostając cesarzem, sam zaczął uważać z czasem, że po śmierci wstąpi między bogów. A niebieskie smoki, zwróćcie uwagę, uważają się za bogów świata One Piece'a. Cokolwiek się wydarzyło w pustym wieku, Imu mógł spleść intrygę, w ramach której 20 rodzin założycielskich zaczęło uważać się za boskich, ponieważ obalili silniejsze i mocniej rozwinięte technologicznie starożytne królestwo, które zostało stworzone, jak wiemy, przez rasy pochodzące z kosmosu, czy tam księżyca. I być może w tym samym czasie byli uważani powszechnie za bogów, czy tam ludzi z nieba. Czyli rodziny założycielskie dla według nich samych przejęli od nich rolę samozwańczych bogów itd. I skutkiem tej intrygi było to, że Imu realnie zdobył władzę, rządząc światowym rządem z cienia. Mógł nawet upozorować swoją śmierć. Dlatego Imu jako samozwańczy bóg doprowadził do upadku technologicznego królestwa i wrobił resztę rodzin królewskich w jego intrygę, gdzie on, a nie oni, sprawują realną władzę. Drugim wspólnym aspektem może być Lili. Pojawiły się już teorie, że Lili mogła być matką Ima, a Neron słuchał swojej apodyktycznej matki większość swojego młodego życia, aż do momentu, gdzie zdecydował się ją zabić ze względów politycznych. Więc zakładając, że Lili to faktycznie była matka Ima, to mogła ona odkryć całą jego intrygę, a on postanowił się jej pozbyć. W ten sposób Lili stała się jego wrogiem i odeszła od 20 założycielskich rodzin, pozostawiając prawdę o tym świecie na poneglyfach. Więc Imu i Neron, oboje z przyczyn politycznych, chcieli doprowadzić do śmierci swoich matek. Co jeszcze może łączyć obu panów, to to, że Neron lubił zwalać obowiązki na innych, zwłaszcza jeśli to dotyczyło prowadzenia armii. Bardziej wolał uderzać w swoje hobby, jak sztuka teatralna czy gra na kintarze. Uwielbiał kulturę grecką, wręcz był hellenistycznym władcą w konserwatywnym Rzymie, gdzie dla senatu liczyły się pewnego rodzaju cnoty. Więc tak samo Imu może wysługiwać się Gorosei w swoich obowiązkach, zamiast sterować marynarką w ofensywie na piratów. Osobiście to pozostawia to do roboty innym. To wszystko oczywiście może być chybione, ale patrzcie, Imu przesiaduje w swoim pokoju z kwiatami, bo na przykład lubi ciszę i spokój. Na swój sposób Neron i Imu są introwertykami, lubiącymi wysługiwać się innymi, a sami zajmować się rzeczami, które lubią. Kolejnym pokrewieństwem może być użycie laserów na wyspie Lulusia. Według negatywnej propagandy przypisywanej Neronowi, on odpowiadał za podpalenie Rzymu, gdzie tak naprawdę pomagał w organizacji gaszenia pożaru. No ale owa propaganda przetrwała do obecnych czasów.
Więc rozkaz im, aby spuścić Matkę Ognia, czyli lasery z kosmosu, na Królestwo Lulusi, może być właśnie nawiązaniem do tej propagandy. No więc, skoro teoretyzowanie na tle Nerona mamy za sobą, to teraz warto się przyjrzeć symbolice wokoło Ima. Teraz podkreślę jedną rzecz, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ponieważ nie znam japońskiego. Jak ktoś dobrze zna, to niech napisze w komentarzach. Ale generalnie chodzi o to, że słowo Nerona oznacza finalnie w kanji Boga, a Imu Buddę. Typowa gra słowna ze strony Ody. Warto też wspomnieć, że słowo Nero w języku greckim oznacza wodę. Zatem teoria o tym, że Imu może być związany z klątwą morza rzuconą na użytkowników diabelskich owoców, ma pokrycie w rzeczywistości. A co jeszcze ciekawsze, Nero w języku włoskim oznacza też kolor czarny. A jak nam pokazał ostatni chapter Sabo, Imu walczy przy pomocy cieni. I Oda ciągle go pokazuje zacieniowanego. I idąc za ciosem, występuje tu wyraźna symbolika. Luffy jako słońce, san godnika, Bóg dający uśmiech, posiadający kreskówkowe moce, a Imu jako skryty cień, poważna postać, wysługująca się innymi i walcząca cieniami. Wręcz chodzący koszmar, idealna gra kontrastów, co wręcz pasuje do tak zwanego yin-yang. A z Ying oraz Yang powstaje 5 elementów, czyli ogień, woda, ziemia, metal i drewno. I tutaj pasują Gorosei i liczbowo oraz symbolicznie. Nie wiem, gdzie to zmierza, ale swoimi detalami Oda mnie przeraża. Kolejnym przerażającym aspektem jest to, że słowo Nerona może odwoływać się wprost do miasta Werony we Włoszech, który ma identyczną flagę co Szwecja. A jak wiemy, według Ody, nami w naszym świecie by pochodziła ze Szwecji. A jak wspomniałem już kiedyś na kanale, to chodzą teorie, że nami może być dzieckiem Ima. Czyżby hint ze strony Ody? I dobra, skoro wiemy, że Imu może oznaczać Buddę, czyli w pewnym sensie Boga, to jego spotkanie z kobrą to przypadek. Nie wiem, czy pamiętacie Adama i Ewę, którzy zjedli zakazane jabłko, skuszeni przez węża. Czyżby król kobra, przybywając do Gorosei i Ima oraz poruszając temat Lili, rozmawiał z nimi symbolicznie o zakazanym owocu? Czyżby wąż przybył do Boga? Nie wiem, może nadinterpretuję, lecz Oda mnie powoli przeraża, jak głęboko jego symbolika potrafi czasami sięgać. Przy czym warto pamiętać, że Enel był samozwańczym bogiem i lubił jeść jabłko, czyli zakazany biblijny owoc. Na sam koniec imię Nami może być odniesieniem do najstarszej pustyni na świecie, czyli Namib. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. A Imu może się odnosić do mitycznej krainy zwanej Mu, tak zwanych zaginionych lądów. Według jednej z hipotez ten kontynent czy kraina miał się wyłonić w trakcie przebiegunowania Ziemi 52 tysiące lat temu, a ponownie utonąć około 24 tysiące lat temu. I ludność tego kontynentu miała się przenieść na świeżo wynurzoną ziemię i tym nowym kontynentem miała być Atlantyda. No i mieszkańcy Atlantydy, czyli starożytnego królestwa z legend, to potomkowie mieszkańców Mu. Jak ma się to wszystko do siebie? Otóż Nami, według teorii jako córka Ima, byłaby w takim razie spadkobierczynią starożytnego królestwa, które jak wiemy upadło w wojnie. Lecz sam Imu być może mógł z niego pochodzić. Tego niestety nie wiemy. No ale pasuje do teorii. I symbolicznie bogata niegdyś Atlantyda stała się pozbawioną życia pustynią, czyli nawiązanie do najstarszej pustyni Namib. Pytanie, czy czasem God Valley nie jest właśnie tą wyspą, gdzie niegdyś leżało starożytne królestwo w świecie One Piece'a, skoro ono na 99% nawiązuje do Alei Bogów USA, które również jest pustynnym miejscem. Także to tyle ode mnie, piszcie w komentarzach, co myślicie i na razie.